Przegonimy. Na razie, man. Wow, what the fuck? Co ty się podziało? Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Witam cię bardzo serdecznie na tym odcinku o tej grze. Właściwie będę jeździł dzisiaj klasówki w klasie S. Nie tylko tym samochodem, ale będę też zmieniał samochód. I chcę przy okazji poopowiadać trochę o moich doznaniach, moich odczuciach o tej grze, co się w niej dzieje teraz, co się będzie działo. Co myślę, że się będzie działo, nie wiem, co się będzie działo. Natomiast teraz ogólnie zbieram punkty osiągnięć na to, aby zdobyć tego Bugatti Veyrona, bo to jest jedyna rzecz, jaka mi pozostała właściwie do zdobycia w tej grze. I no, chciałbym po prostu porobić sobie te klasówki. Jeśli je sobie porobię, to po prostu ten samochód myślę, że zdobędę. Mam bardzo fajny samochód, jest to oczywiście Caterham i on jest świetny. On ma ulepszone znacznie nitro i świetnie sobie radzi na obecnej klasówce, czyli College Asylum. Zobaczymy, z kim mamy tutaj do czynienia. Porsche GT3 RS, to nie powinien być problem. Ja naprawdę mam tu dobre skille na nitro i ten samochód, właśnie moc nitro mógłbym sobie tutaj ulepszyć, widzę. Jeszcze, o kurde, ale ono jest chyba wymaksowane, zobaczcie, tu jest 14% i tu jest 14% i to jest chyba max, tak mi się wydaje. W każdym razie, no, powiem wam, że wcisnę nitro i samochód od razu jedzie pełną prędkością, nawet o 30 km więcej, czyli 360 km na godzinę, co nie jest może dużo, ale jak na tę trasę to jest w 100% wystarczająco. Dodajcie jeszcze oczywiście do tego niesamowity skręt. Powiem wam nawet, że Caterhamem jeździ mi się tutaj lepiej niż w F1. F1 nie ma tak mocnego skrętu jak Caterham i niektóre zakręty lepiej mi się pokonuje Caterhamem. Natomiast jest niestabilny i zdarza się, że na jakimś tam krawężniku po prostu mnie obraca. Wiecie co? Tak ostatnio sobie myślałem, grając w inne gry wyścigowe online, na przykład jak w The Crew. I tak się zastanawiałem, czy w Wordzie, jak to jest z tym ramowaniem? Czy to jest dobre, czy to jest złe? Moim zdaniem, to może być dosyć kontrowersyjna opinia, a to jest fajne. Dlatego, że gdyby nie było tego ramowania, to te wyścigi byłyby strasznie nudne, wiecie? To by była taka jazda na czas jak w Trackmania Canyon, z tym, że w Trackmania Canyon te trasy są na tyle ciekawe, że tam nudzić się nie da, no nie? Ale tutaj, jakbyśmy już te wszystkie trasy sobie tak poogarniali, jak mamy to ogarnięte teraz, powiedzmy, większość z was pewnie już długo gra w Worda i na pewno macie te trasy, no, znacie na pamięć, to myślę, że po prostu ta gra bardzo szybko by się znudziła, no nie? A tak zobaczcie, mogę sobie jechać za tym gościem, on próbuje mnie zramować, nie udaje mu się, bo puściłem gaz. I to jest takie, nie wiem, śmieszne, no mi się wydaje. Ale z drugiej strony, no, też gdyby tego nie było, gdyby ktoś nas od czasu do czasu nie zramował, gdybyśmy, nie wiem, zdobywali idealnie taką pozycję, jaką byśmy chcieli, powiedzmy pierwszą, bo byśmy mieli lepszy samochód czy coś, to ta osoba ze słabszym samochodem też nie miałaby szansy i myślę, że to by nie było to. Coś nas jednak ciągnie do tego, aby poczuć ten dreszczyk emocji przy, nie wiem, uniknięciu ramowania czy przy ramowaniu. Dreszczyk emocji przy tej takiej ostrej rywalizacji. Coś w tym jest jednak, no nie, co nas trzyma przy tej grze. Nie tylko może te niedostępne samochody, drogie rzeczy, ale też właśnie taka jazda bardziej po, wiecie, po bandzie, no nie. I dogania mnie teraz, nie wiem, czy mnie dogoni ta Porszawka, ale na pewno będzie starała się jeszcze mnie zramować. Zobaczymy, no moim samochodem na pewno lepiej się jeździ tutaj niż tą Porszawką. Mimo, że widzicie, może przyspieszenie nie jest jakieś kolosalne w tym samochodzie. Chociaż i tak jest dobre, jak na tak dobrze skręcający wóz. To jednak, no, pokonywanie nim zakrętów jest czymś bardzo prostym, chociaż trzeba uważać na nadsterowność i na, czasami po prostu potrafi obrócić wóz, no. No ale udało się bez problemu wygrać pierwszy wyścig. Ja bardzo lubię właśnie wyścigi w klasie S z okrążeniami, takie jak właśnie College Asylum czy Park Bondar. Z tego powodu
że tutaj naprawdę można się wykazać umiejętnościami. Szybki ostrzał, proszę bardzo. I no, no jest po prostu lepiej, nie jest tak nudno, wiecie? Znaczy nudno, na sprintach może nie jest nudno, bo tam trzeba po prostu ciskać niterem ile się da. I tutaj czasami też, ale jednak można nadrobić te straty. A tam już jak przyciśniesz nitrę raz, to praktycznie wygrałeś, no. Weźmy sobie inny samochód, tak myślę, co by tu z klasy S wybrać. Ciekawe, czy jakim bossem pójdzie. Nie wiem, ale tak podejrzewam, że ciężko będzie. Agera, właśnie. Ostatnio kupiłem sobie CC, właściwie odblokowałem sobie CCX-a, Achievement Edition, no ale go mam w klasie A, więc no niestety do klasy E, S nie jest podniesiony, a ciekawe jakby się sprawował w klasie S. No nieważne, w każdym razie, jaki by tu wybrać? Wiem, że bossem to nawet sobie nie poradzę, nie poradziłbym sobie z tą porszawką. Ale tak się zastanawiam nad Reventonem i Agerą. A weźmiemy najpierw Reventona, a później Agerą. I tak muszę tych klasówek natrzepać nieźle, bo no jeszcze mam ich trochę do zrobienia. Nie tylko w klasie S, ale także klasę B, klasa E, klasa D. O, w klasie S mam już ile? 193, czyli muszę zrobić jeszcze 57 wyścigów wygrać i będzie achievement zrobiony. No i odblokuje mi się nagroda, czyli pakiet kart z samochodami, czyli kolejny samochód i prawdopodobnie nie będzie to jakiś, nie wiem, bardzo dobry wóz, którego bym po prostu nie miał w kolekcji. On będzie to jakiś inny słaby samochód. Teraz jest dosyć późna godzina, jest 20, za 10 będzie północ. I mało graczy jest, mimo że to jest piątek wieczorem, więc powinno być trochę więcej graczy. Pewnie każdy gdzieś tam na imprezie siedzi, a nie tam w obłordach myśli, kurde. Dobra, mamy tutaj, o, mordę. No to chyba mam przerąbane odrobinkę. Cinque, F1 i F1. Mein Gott, będzie ciężko. Tutaj koleś ma ten paskudny bodykit w Cinque. Nie wiem, jak ludzie mogą go w ogóle kupować. A czy no wiadomo, kwestia gustu, tak? Ale moim zdaniem ten bodykit bardzo nie pasuje do tego samochodu. Psuje jego wygląd. To jest... Ja w ogóle pierwszy raz jak zobaczyłem Pagani, to była Pagani Zonda F w Wordzie, to mi się wydawało, że to jest jakiś statek kosmiczny, taką... Taka, wiecie, nie wiem, jakaś platforma i tutaj tylko taka kopuła o sobie jest i tam siedzi ludzik i sobie steruje. No, bardzo, bardzo ciekawe samochody tak na marginesie. One są, to są właściwie bolidy z samych komponentów, to się ściąga całą karoserię i jest tylko taki, można powiedzieć, stelaż z kołami i z silnikiem. Fantastyczne maszyny, no i ten dźwięk i charakterystyczne czterorurki z tyłu. No zobaczymy, jak mi pójdzie w Reventonie. Nie wróżę sobie dobrego wyniku. Może uda się w pierwszej trójce ulokować. Zobaczcie, oni już mnie na samym starcie odstawiają. No ale będziemy używać power-upów, będziemy używać, nie wiem, może dodatkowego okrążenia, jeśli będzie taka potrzeba. Fuck. I dobra. Oj, tam ci nieźle kokszą z przodu. Nitro, katapulty, ale ja też nie pozostaję dłużny. Wcześniej miałem... Teraz chyba też mam tego Reventona na dragi zrobionego. O, mordę. To jest taki mój samochód dragowy i naprawdę się spisuje. O kurde, nie dogoni ich chyba. No nic, ale możecie gdzieś będą tam między sobą rozwalać, a to strasznie spowalnia cały peleton. Zobaczymy, zobaczymy. Reventon fajnie, że pojawił się za IGC w którymś tam tygodniu. Nie wiem, czy jeszcze jest dostępny, ale chyba już raczej nie. To był chyba IGC Special, tak na marginesie. W tym tygodniu mamy IGC Special Mercedesa SLR-a, który też jest z wyglądu oczywiście fajnym samochodem, ale niestety bardzo słaby, jeśli chodzi o osiągi w Wordzie. Fajnie przyspiesza, ale prowadzenie rujnuje cały feeling z jazdy tym autem. Kurde, ale zobaczyć takiego Mercedesa w rzeczywistości to jest coś niesamowitego. Mnie się od początku podobał ten model. Oczywiście Mercedes SLR i Ford GT. To były takie moje samochody, które mi się najbardziej podobały. Tak zauważyłem, że w komentarzach często, znaczy nie często, jest chyba jedna taka osoba, która
pisze, że moje filmy z Worda są robione takie na, tak na odpierdziel, że już, nie wiem, nie przykładam do tego jakiejś większej wagi i jak najkrócej, jak najszybciej, żeby tylko coś było, żeby tylko taką zapchaj dziurę zrobić, żeby dali spokój z Wordem. Wiecie co, to nie jest tak. Ja po prostu nagrywam z innych gier. Word był taką moją początkową serią, ale no, ja bardzo dużo filmów nagrałem z tej gry i chciałbym też pokazać na moim kanale coś innego. Będę nagrywał z Worda. Word jest cały czas w soboty o ustalonej godzinie. Możecie to zobaczyć na moim planie publikacji. I no, po prostu z Worda zawsze pojawiały się filmy, nie wiem, 15-minutowe, 10-minutowe. W moim założeniu, kiedy zacząłem, postanowiłem po prostu regularnie nagrywać z Worda, w moim założeniu było to, aby nie zabierać widzowi za dużo czasu na oglądaniu filmu, żeby wyciągnąć z tego jakąś korzyść, typu właśnie dowiedzieć się, który samochód kupić. I tak myślałem, że te przeglądy będą trwały do 15 minut maksymalnie, tak aby nikogo nie znudziły. No i tak właśnie powstawały te filmy z Worda. Z tą myślą próbowałem je realizować, zawsze jakoś ucinając te niepotrzebne fragmenty typu ładowanie, nie wiem, wyścigu i tak dalej. Same konkrety starałem się oczywiście mówić, ale nie zawsze mi to wychodziło, bo ja jestem bardzo rozgadany. No i tak robię te filmy z Worda, że inne moje filmy na przykład trwają po 30, niektóre nawet po 40 minut. No ale rzadko po 40, przeważnie po 30, po 20 minut. To nie znaczy, że seria z Worda będzie też tyle trwała, no, że te przeglądy jakieś tam nowe ewentualnie, czy coś będzie tyle trwało. Ten film na przykład mam zamiar nagrywać gdzieś około 30 minut, ale tak naprawdę nie wiem, ile mi zejdzie. Po prostu jak wyczerpię sobie temat, to skończę grać i skończę nagrywać i zobaczymy. No teraz mam tutaj Leventona jako przeciwnika. Chyba jest jedna Agera, jest Agera. Oj, troszeczkę lepiej nawet stuningowana, ale nieznacznie, to różnica jest, nie wiem, minimalna. Ziarenko grochu dosłownie. No i mamy ten sam skład co wcześniej, zobaczymy jak mi pójdzie. Dobra, no i startujemy. Wow. Zonda mi się wtryniła troszeczkę. No ale teraz jest już znacznie lepiej, jeśli chodzi o przyspieszenie i oczywiście start. Tutaj nitro miałem już wydłużone. No i skręt jest w Agerze również lepszy niż w Reventonie. Przyczepność w Reventonie natomiast jest lepsza. Morda, ależ poleciała Agera pięknie. Agera świetnie przyspiesza. Jeśli się przyzwyczajemy do podsterowności, to można naprawdę fajnie jeździć, fajnie. Dobra, włączam katapultę, zobaczymy jak pójdzie. Z przodu jest Cinque, Agera i... Oj, przepraszam. I wciśniemy się, jest, pięknie. Wysuwam się na drugą pozycję. Troszeczkę skrętu brakuje i F1 mień miażdży dosłownie swoim prowadzeniem. No dobra. Uda się to podgonić jakoś czy nie? W razie czego dodam okrążenie, bo widzę, że mam szansę na wygraną. Pod warunkiem, że troszeczkę Pagani odpuści nogę z gazu albo gdzieś się rozbije. Teraz zobaczymy co się stanie. Ale F1 ładnie tutaj wzięła. Troszeczkę też się odbiła. Jedna stoi w ogóle na starcie, what the fuck. Dobra. Próbujemy. Ciekawe jakby mi tutaj poszło Caterhamem. Caterham bym miał tutaj na każdej prostej 360 km na godzinę. Ja tutaj właśnie używam w Caterhamie nitra. Trzeba uważać wtedy, żeby się nie rozbijać o ściany. I on dogania dosłownie wszystko. Ja już bym był przy tej Pagani Zondzie, gdybym użył nitra w Caterhamie. Naprawdę. On wtedy robi cuda. Może podgonić wszystko i wszystkich. Ale jeśli chodzi o Agerę, to mojego rywala przegoniłem. Tu nie lubię nitra używać, ale teraz chciałem troszeczkę podgonić. Przegoniłem tego rywala w Agerze i na razie trzymam się czołówki. Być może uda mi się... dopieprzę jedno okrążenie jeszcze, zobaczymy. Dobra. I nie wiem, czy tu katapultę dalej użyjemy. Użyjemy po wyjściu
na autostradę. Tam się trochę rozpędzał. Nie, tu już musimy użyć, niestety. Skopałem zakręt totalnie. F1 ładnie ciśnie, ale na przodzie jest Pagani Zonda Cinque. A to nie jest taka łatwa sprawa wyprzedzić F1. Oczywiście to zależy, kto F1 prowadzi. To nie jest powiedziane, że jak ktoś ma F1, to musi wygrywać. Zaraz ja wezmę F1 i zobaczycie, że wcale aż tak dobrze nie jeżdżę tym samochodem. Mi się na przykład, tak jak mówię, albo Marussią B2 lepiej tu jeździ, albo Caterhamem. Marussią też sobie tutaj pojedziemy, mam taki zamiar oczywiście. Ależ cisną tam pięknie. Dobra, i tu robimy tak. Wskoczyłem bardzo dobrze. Oj, F1 gdzieś tam straciła trochę prędkości. Na rondzie użyję jeszcze nitra. Dobra, zobaczmy, co się stanie. Okej, nic nie widzę prawie. Kurde. Ja w ogóle w Worda gram na trybie okienkowym i niestety nie mogę sobie rozjaśnić obrazu, bo w trybie okienkowym rozjaśnienie nie działa. Przez to jeżdżę trochę gorzej niż zwykle. No ale trudno. Pytacie dlaczego, znaczy może ktoś by z was zapytał, dlaczego gram w trybie okienkowym. Odpowiedź jest prosta. Gdybym grał na pełnej rozdzielczości i potem skalował to do rozdzielczości HD, to by interfejs był na YouTubie taki malutki, żebyście nawet nie widzieli, ile mam kasy ani punktów tych za achievementy, więc moim zdaniem troszeczkę lipa. No dobra, to co, weźmiemy jakiegoś koksa. Tak myślę o Caterhamie. Caterham albo coś innego. Nie naprawiam Agery, jeszcze jest w miarę dobrej kondycji. Caterhamem już jeździliśmy, a może Pagani Cinque, co? Agera, a jedźmy po kolei, może tak. No i startujemy. Okej. Oh damn, teraz ja się trochę nawpychałem. O kurde, co tam z przodu jedzie? Czy to jest Bugatti Veyron? Nie wiem, ale chyba... Kurde, albo Agera. Chyba ta Agera co była wczoraj... O kurcze. Cinque się super jeździ w porównaniu do tej Agery, co miałem przed chwilą. Bez kitu, bez porównania w ogóle. Aż się chce jechać, dosłownie. Fajnie się skręca tym autem. Agera jednak nie jest taka skrętna. Ja bym powiedział, że... I zresztą cały czas to powtarzam, że Pagani Zonda F lepiej skręca niż Cinque. Na pewno lepiej trzyma się drogi. Jest. Dobra. Trzymajcie się teraz. O, wchodzimy w cyberprzestrzeń. Bez kitu to jest Agera, ale z tyłu wygląda naprawdę jak Bugatti Veyron z daleka. Przynajmniej to malowanie tak troszeczkę przypomina. Ale F1 się tu brzydko zachowała. Trudno. Na moją korzyść, mam trzecią pozycję. Jeszcze. Zobaczymy, co się stanie teraz. Przegonimy! Na razie, man! Wow! What the fuck? Co ty się podziało? Ej, zobaczcie, ta F1 znowu tutaj stoi cały czas na tym starcie. Nie wiem, o co chodzi. Koleś chyba poszedł zjeść jakieś parówki albo coś. No nie, ale... Ten gościu w Cinque, on ma 5000, ponad 5000 tych punktów za achievementy, on naprawdę musi dużo grać w Worda i sporo kasy pewnie wydał na tę grę, ale jedzie naprawdę bardzo dobrze, cały czas się trzyma na tym przedzie. Chyba był jeden wyścig, w którym przegrał z F1, ale być może ktoś go po prostu zramował chamsko i już nie dał rady tego odrobić. W każdym razie trzyma się na przedzie i jest naprawdę niezły. Jak widzicie, już drugi wyścig z rzędu i dalej wygrywa. Dobra. Moim celem jest teraz chociaż przegonić Agerę. To nie będzie takie trudne, no. Cinque jest tutaj sporo łatwiej. Dobra. W sumie są niedaleko. A dajmy jeszcze jedno okrążenie. Co mi to? Oj, oj, już myślałem, że będzie mi ramował. Przyhamowałem, bo myślałem, że poleci na pełnym gazie, ale jedzie bardzo kurtularnie. Nigdy nie potrafię wymówić poprawnie tego słowa, tak mnie to denerwuje. Staram się jakoś unikać, szukać zastępstw dla tego słowa, kurtul... Nie potrafię, no jakoś tak... Trzeba by poskładać to, iść do, nie wiem, zerówki... Poskładał? Proszę, jak ładnie wyprzedziła.
jedziemy. Ale to było, to mi się podobało. Ja myślałem, że gdzieś tam się z tyłu rozbija, bo na mapce nie widziałem, a tu nagle wynurza się taki kurde peryskop. No, nieźle gościu to Magerom jedzie. Nie jest łatwo, naprawdę. No, ale i tak lepiej niż Reventonem. Reventon ma strasznie ospałe prowadzenie. Wow, pięknie. Jak mnie dogonił tutaj skubaniec. Jak on w ogóle ten zakręt wziął tam? Nie wiem, ale to było piękne. Agarom jest ciężko. Dobra, niech jedzie. Jedzie naprawdę dobrze. Za chwilę wezmę kolejny samochód, ale nie będzie to Caterham, tylko chyba B2. No i w B2 mam bardzo dobrze chyba zrobioną katapultę, więc powinno pójść dobrze. Dobra, bierzemy szeroko. Ooo! O, zobaczcie, jaki cwaniaczek. No dobra, zobaczymy. What the fuck, to się jedzie pod prąd. Dalej, Lucek! Yeah! Udało się, świetnie. No ładnie, 305 km na godzinę bez żadnych power-upów. No normalnie mistrz. Pięknie pojechał. Dobra, bierzemy kolejny samochód. Teraz chyba wezmę Marussię B2. To też jest świetny wóz na tę trasę. Jeśli się nie robi żadnych błędów typu otarcia o ściany, to można naprawdę tutaj ładny czas wykręcić i czasami nawet wygrać z jakimś konkretnym rywalem. Nie wiem, czy mi się to teraz uda, ale kiedyś udało mi się kilka razy z rzędu wygrać z naprawdę niezłą F1, która cały czas co prawda siedziała mi na ogonie, ale jednak udało mi się ją przegonić. No zobaczymy, jak będzie teraz. Nie wróżę sobie nie wiadomo jakich tam wyników, ale sam fakt, że będę na przykład w pierwszej trójce bez używania koksiarskiego nitro, to będzie coś wspaniałego. Mam tutaj wzrost osiągów o 11%, jeśli jestem na trzeciej lub niższej pozycji. Moc katapulty o 8% zwiększoną i o 15%. Więc to jest naprawdę, no myślę, że już taki dobry zestaw pod ten samochód, bo tutaj niestety mocnego nitra nie mamy. No i rzecz jasna, części ultra, które sprawiają, że ten samochód zupełnie inaczej się zachowuje niż na częściach na przykład, nie wiem, profesjonalnych albo wyścigowych. On po prostu, czy ona właściwie, to jest Marussia, świetnie się prowadzi. I ten samochód również był dostępny za IGC, ale nie pamiętam już, czy był w weekendowej ofercie, czy to było w rotacji, ale chyba w weekendowej ofercie, bo tego typu wozy, no myślę, że do weekendowej oferty częściej trafiają, czy bardziej trafiają. Dobra, startujemy. No i zostanę w tyle chyba troszeczkę, ale to nic. Za chwilę podgonimy. To jest taki długodystansowy samochód. I tutaj tak naprawdę najwięcej robi się na zakrętach. Oh! Fuck! Ale skopałem. Cinque troszeczkę lepiej skręca, ale też więcej prędkości na zakrętach traci. Jeśli się troszeczkę zredukuje prędkość w Marussii, to robi się cuda, naprawdę. Ależ pięknie. Pięknie działa ten skill teraz na wzrost osiągów. Zobaczcie, że ja tych wszystkich przeciwników teraz doganiam nawet. Mimo, że Marussia nie ma aż tak dobrego przyspieszenia jak ci z przodu, to te skille robią robotę tutaj niezłą. Ekstra. Dobra. Dobra, teraz tutaj trzeba troszeczkę tym gazem trzeba operować, żeby jednak lepiej się skręcało. Ale, no nie wiem, prowadzenie w tym samochodzie jest tak zrobione, żebyśmy jak najmniej tej prędkości na zakrętach tracili. I żeby nie wpadać w poślizg, przynajmniej ja to tak odczuwam. No dobra. O, pięknie! I teraz pozostało mi dogonić F1, co nie będzie łatwym zadaniem, ale może się uda w którymś roku. No zobaczmy. Na razie jest dosyć daleko, ale nie poddają się ludzki, o nie. Pięknie, zaraz odnowi mi się katapulta. I użyję jej w odpowiedniej chwili. I chyba dodam jeszcze jedno okrążenie. Strasznie lubię tego typu pojedynki. Chociaż ten gościu w Cinque teraz odpuścił, on by oczywiście pojechał dużo lepiej, ale nie wiem dlaczego chce się po prostu trzymać z tyłu.
Chyba po prostu go to jara. Tak czy inaczej, to jest moja szansa, aby nawet wygrać ten wyścig. Pewnie myślicie sobie, o Lucek, w ogóle ty się potykasz z motyką na słońce. Ale słuchajcie, ja się nigdy nie poddaję. Nawet jak jest jakiś tam, jakaś konkretna stłuczka, nie wiem, rozwalę się totalnie, to i tak wiedząc, że dojadę na tej ostatniej pozycji, staram się dojechać po to tylko, aby tego błędu później nie zrobić. Może uda się jeszcze wygrać, na przykład zdobyć lepszą pozycję i po prostu wytrwać do końca. Nie pykło, troszeczkę zabrakło skrętu, ale to nic. Nie, ten gościu w Cinque w ogóle wyszedł z wyścigu, ciekawe. Może rzeczywiście gdzieś mu tam nie wyszło na początku. No nic, F1 będzie ciężko dogonić. Ale jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Użyjemy nitra, tak dla szpanu, no bo to w ogóle tu nie działa. A Gera cały czas za mną, chylę czoła do tego gościa, bo to jest ciężka sprawa. No i na końcu przejedziemy się jeszcze F1. Pięknie jedzie to Magellan, naprawdę. Świetny koleś jest. O, zobaczcie, no nie, no jeszcze kulturka. Specjalnie przyhamował tak, żeby mnie nie zramować. Aż normalnie łezka się w oku zakręciła. Bez kitu. Ostatnimi czasy rzadko się takich graczy spotyka w Wardzie, co? Power Slide, Nick. Oj, próbował mnie tutaj dogonić. O, i tak sobie wjechałem. I zobaczymy, uwaga, poszedł! Rozwalił się na koniec, ale wyprzedził mnie. Naprawdę bardzo ładnie pojechał. Mało power-upów używał, jak na Agerę. No i co, weźmy sobie chyba F1, co? Zobaczymy, jak mi w niej pójdzie. No, powiem wam, że naprawdę na tej trasie F1 jechałem trochę i nie jeździło mi się zbyt dobrze. No ale to kwestia oczywiście też wprawy i ja też F1 dużo nie jeżdżę, ale tym samochodem tak naprawdę nie trzeba się zbytnio uczyć jeździć. Nawet nie wkładałem tu nie wiadomo jakich części, mam te same części, które były fabrycznie wmontowane, czyli profesjonalne Mediona tuningowane. I ten samochód w ogóle lepszych nie potrzebuje. Skill mody chyba mam takie same, tylko dodałem Perfect Start, albo był taki już. No i te same skille. Może moc nitro ulepszyłem tutaj, bo widzę, że mam 3-gwiazdkową, a oryginalnie były chyba te 2-gwiazdkowe montowane. Mamy tu F1, GT3 RS i Lexus LFA. O, ale lipa. Wyszedł ten z F1, no szkurda, myślałem, że będzie fajny pojedynek. Kurde. No dobra, pojedziemy sobie, zobaczymy jak mi pójdzie. No raczej, no nie lubię takich wyścigów, kurde. Nie będzie tej rywalizacji, którą lubię. Już lipa. No ale dobra, wygrana w kieszeni chociaż. Ale nudy, no szkurde, właśnie to bez sensu jest ten samochód. Jeśli chcecie wygrywać, to można kupić, ale no, jak już będziecie dużo wygrywać, to sami poczujecie, że to bez sensu mieć taki dobry samochód, no. Wszystkich można objechać, no, takie to jest. A takie jakby nie było F1, to są, jest tak, Pagani Cinque, macie do wyboru jeszcze Agerę, gdzie jest dużo trudniej oczywiście. Jest Pagani Zonda F. Są jeszcze inne samochody, którymi można porywalizować, ale F1 jest taka uniwersalna, taka... Kupujesz i możesz zrobić klasówki w klasie A, w klasie S. Nie wiem, czy to dobra inwestycja, no każdy z nas musi zdecydować sam. Natomiast, no ja kupiłem, bo chciałem mieć po prostu wszystkie samochody w Wardzie przetestowane. Wcale nie jestem zadowolony z tego zakupu jako gracz. I trochę koksiarskie oczywiście.
nic nie widać. Też nie lubię tego nitra używać tutaj, bo nic kurde nie widać. Trzeba jechać na kamerze z maski najlepiej. Byle jak wszedłem w zakręt i bez problemu, puszczając trochę gaz i leciutko naciskając hamulec, udało mi się wyjść z tej opresji bez jakichś większych kłopotów. Jedziesz jak chcesz i wygrywasz. No, oczywiście fajnie by było, jakby też była tutaj F1 i można by było poczuć ten dreszczyk emocji, a no niestety wyszła. Nie wiem czemu ten koleś wyszedł, może nie wiem, mama go zawołała na kolację, chociaż nie, już jest po północy. Albo coś gorszego. Może po prostu musiał zrobić kupę, no. Albo zobaczył moją F1 i stwierdził: o nie, czarny kolor ma, to pewnie dobrze jeździ. No nie wiem. Ale nie powiem, też jeżdżę trochę F1, dlatego że chcę jak najszybciej nabić te klasówki. Już nie wiem ile miesięcy ja to nabijam, ale też prawda jest taka, że dużo w Worda nie gram. Udało się wygrać bez jakichś większych problemów. Ile mam już tych wyścigów w klasie S? Trochę tam mam. 10 tysięcy gotówki, nieźle. 194 wygrane. To co, wygrałem tylko dwa dzisiaj? Niedużo. No ale będę jeszcze walczył, na pewno. Moi drodzy, piszcie mi w komentarzach, czy chcecie, abym robił więcej tego typu filmów, gdy opowiadam o grze i gram sobie w tle po prostu, robiąc te klasówki, próbując zdobyć Bugatti Veyrona. A tymczasem bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną i trzymajcie się, do zobaczenia następnym razem. Pa, pa.